przekonywał pan już kilka lat temu, że godło polskie trzeba zmienić i teraz się to zaczyna powoli toczyć i pytanie, czy to jest dobra zmiana? Muszę powiedzieć, że no już kilka lat temu postulowałem o to, żeby polski orzeł, czyli godło herbowe, bo tak to poprawnie należałoby powiedzieć, no powinien być poprawiony, tak? Czyli przede wszystkim powinny być właśnie poprawione kontury tego orła plus elementy związane ze szponami i dziobem. No i w tej chwili tą zmianę, którą zaproponował premier, uważam za idącą w bardzo dobrym kierunku, to znaczy spełniające na pewno postulaty środowisk heraldycznych, historyków. Natomiast no można by było, że tak powiem, ze względu na powagę czy rangę tego symbolu, jakim jest herb państwa polskiego, nie tylko uregulować tą kwestię rozporządzeniem, w drodze rozporządzenia, ale ustawowo. Poprawa wszystkich wizerunków naszego herbu państwowego wymagałaby znacznych środków, więc myślę, że początek, czyli to, że ministerstwa będą się posługiwały, został zrobiony, a ten proces no, zostanie ukoronowany ustawą. To jeszcze zapytam, czy według pana ten nowy symbol jest prawidłowo wykonany? Tak powinno to wyglądać? Tak, ja uważam, że jest bardzo poprawnie wykonany, spełnia wymogi poprawności heraldycznej, reguł heraldycznych i myślę, że może być właśnie podstawą do ustawowego zatwierdzenia.